Dziś po raz pierwszy uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Wąbrzeźnie mieli okazję zaprezentować swoje artystyczne talenty szerszemu gronu odbiorców. Godzinę temu miała miejsce premiera spektaklu Balladyna w oparciu o dramat Juliusza Słowackiego. Skąd pomysł na stworzenie koła teatralnego w liceum? Jak długo działacie i kto wam w tym pomaga? Pomysł zrodził się w sumie sam. Można powiedzieć, że taką pierwszą myśl wysnułyśmy ja i Ola Robaczewska po tym, jak przyszłyśmy obejrzeć Józefa Szkoły w Zieleniu. Bardzo nas zainspirował i chcieliśmy też zrobić coś takiego. Chcieliśmy po prostu zacząć działać. No i po prostu szukaliśmy osoby, która nam w tym pomoże. Nauczyciele niekoniecznie mieli czas albo ochotę, ale pojawiła się pani Katarzyna Wiśniewska, bibliotekarka z naszej szkoły i po prostu to pociągnęła. Wybierając tytuł spektaklu, mieliście do wyboru bardzo dużo współczesnych dzieł. Dlaczego wybór akurat padł na Balladynę Słowackiego? Tego nikt nie wie. Po prostu Balladyna, nie? To był pomysł Oli, nie? Balladyna. Tak? No. Nie pamiętam, to było dosyć dawno. Nikt nie wie. Okej. To był wasz pierwszy występ przed taką szeroką publicznością i pierwszy występ w ogóle, jak o ile się nie mylę. A nie, nie, przecież na drzwiach otwartych w szkole jeszcze było stare niedobre małżeństwo. Ale jak przebiegały próby do Balladyny? Jak długo wam to zajęło? Czy pracowaliście tylko sami z panią Kasią, czy jeszcze z kimś, czy ktoś wam pomagał? Jak układały się te relacje? Szymon? Dobra, to może ja zacznę w takim bądź razie. Jezu, co ja powiedziałem? No to tak naprawdę nasza działalność zaczęła się od września tego roku i przez miesiąc pracowaliśmy nad napisaniem scenariusza. Szymon, dosyć mozolnie w sumie. Było strasznie. Potem zaczęliśmy pracować nad tym, powoli się przyzwyczaić do swoich ról, tworzyć swoje postacie i jakoś tak, no poszło nam to, chociaż wcale nie było łatwo. Dużo godzin poświęciliśmy na tych deskach, tutaj były krew, pot i łzy po prostu. I współpracowaliśmy głównie z panią Kasią, ale też pani instruktor, pani Sulikowska włożyła ogromny wkład w to, co tutaj zrobiliśmy, bo nauczyła nas poruszać się na scenie, mówić i po prostu grać. To wszystko tak naprawdę jej zasługa. Sprawa była też ciężka, bo tak generalnie do takiego spektaklu w teatrach przygotowują się około roku przed premierą, a my tak naprawdę dowiedzieliśmy się we wrześniu, że musimy to wystawić do końca października i tak usiedliśmy nad książką, nie pamiętając kompletnie, o co tam w ogóle chodziło, bo przecież to piąta klasa podstawówki bodajże. Połowa w ogóle tego nie czytała. Połowa tego w ogóle nie czytała i powiedzieli nam, no, dawajcie. No to daliśmy, nie? Próby były ciężkie, spędzaliśmy wiele godzin tutaj, jesteśmy też amatorami, więc nasze doświadczenie było znikome tak naprawdę. Jedynie pani Sulikowska tutaj była znawcą i nam pomogła, ale no było ciężko. Bywały spięcia czasami drobne, czasem na przykład ktoś nie mógł przyjść na próbę, a w przypadku tak małej ilości czasu to było dosyć trudne, ale daliśmy radę. Ale ogólnie świetna zabawa była na planie. Tak. W ogóle cały czas się śmialiśmy i w ogóle było radośnie. No. Jesteście już po premierze. Emocje chociaż w najmniejszym stopniu opadły, chociaż jak myślę nadal sięgają zenitu. A jak wasze emocje, jak wy się czujecie po tym pierwszym odegraniu Balladyny przy szerszym gronie odbiorców? No, kurde, ja stresu jakiegoś takiego nie miałam i bardzo się cieszę, że wystawiliśmy tą Balladynę. No i cieszę się, że podobało się publiczności i mam nadzieję, że będzie więcej takich występów. Jeżeli chodzi o mnie, to po prostu dzisiaj rano wstałam, nie mogłam nic zjeść kompletnie, miałam taki ścisk w żołądku, ale jakoś tak później, jak już tutaj w ogóle przed samą premierą, dosłownie w pół do piątej czy 25 po czwartej, to po prostu latałam z tego miejsca do tamtego, chodziłam tam, wychodziłam coś tam, nie mogłam po prostu usiedzieć w miejscu. A teraz po premierze dalej czuję takie podekscytowanie, ogromne podekscytowanie, bo to był nasz pierwszy taki prawdziwy spektakl, ale jest też trochę takie, kurde, czy wszystko było okej? Okay? Czy czegoś nie zrobiłam źle? No co tu więcej powiedzieć? Ja byłem spokojny tak naprawdę do godziny przed spektaklem, bo wtedy po prostu emocje już zaczęły we mnie tam narastać i
No przeraziłem się trochę, szczerze mówiąc. Myślałem, że zatnę się, zapomnę tekstu, że po prostu to wszystko, że zrobię po prostu jedną wielką klapę, ale jakoś się udało i jestem dumny z siebie, że tak było. Jak zobaczyliście taką ilość osób na widowni, tak pozytywny odbiór, czy planujecie drugi termin wystawienia Balladyny, czy może chcecie się zająć czymś innym, już myślicie o kolejnym spektaklu? Znaczy trochę ja czuję niedosyt, że jeszcze za mało było tego. W każdym razie jutro mamy jeszcze, wystawiamy Balladynę dla szkół podstawowych i dla gimnazjum. To będzie taki zamknięty spektakl, no ale dzisiaj jak zobaczyliśmy tylu ludzi, to było po prostu o matko, bo pierwsza scena była taka, że już byliśmy na scenie, tak? Więc bardzo maślane, rozszerzony polski czy coś. Siedzieliśmy już na scenie i nagle zobaczyliśmy, jak ludzie wchodzą. Wchodzą, wchodzą, wchodzą i wchodzą. Się nie kończą. I nie przestali wchodzić. Wchodzili cały czas. Po prostu to było tak niesamowite. I potem tylko skończyła się pierwsza scena, to wlatujemy za kulisy. Ej, widzicie, ile jest ludzi? Widzieliście, ile ludzi przyszło? Bo w ogóle się zastanawialiśmy, czy ktokolwiek przyjdzie, nie? I ilu będzie ludzi, nie? I okazało się, że kurde, była prawie cała sala, nie? Nikt się nie spodziewał, że będzie prawie pełna sala. No, tak. Naprawdę. No, liczyliśmy na rodzinę, na bliskich, na przyjaciół, a tu kurde, prawie pół miasta. Kurde, kurde. Kurde, kurde. Kurde, kurde. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem, ale nie tylko samego spektaklu, który był taką wisienką na torcie tych całych przygotowań, jak właśnie samych przygotowań i waszego wkładu pracy w to. Życzę wam, aktorom, wszystkim, całego spektaklu Balladyna, jak najwięcej pasji i żebyście odwiedzali, żebyście wchodzili na deski teatru może w jeszcze większym gronie i może z jeszcze większym zapałem, chociaż nie wiem, czy już się da. Da się. A państwa zapraszam do obejrzenia całego spektaklu w propozycjach programowych. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Dziękuję państwu.